Teraz to się odmieniło. Teraz zaczynamy program. Dobra. Gościem w studiu regionalnej TV jest pan Henryk Skulski. Pan Henryk jest mieszkańcem Bielska Białej. Tak jest. Od ponad 30 lat mieszkam już w Bielsku Białej na Złotych Łanach. Złote Łany to jest osiedle w Bielsku Białej, bo tego może nie wiedzą mieszkańcy Skoczowa, Cieszyna, Oświęcimia i Tychów, którzy nas też oglądają, że to jest osiedle w Bielsku. Jakie to osiedle jest Złote Łany? Co o nim można powiedzieć? To jest najpiękniejsze osiedle nie tylko w Bielsku, ale i w Polsce. Tutaj profesor Zyn kiedyś zwiedzał nasze to osiedle jeszcze za dawnych, jak ono powstawało, i powiedział, to są jego słowa, że to jest jedno z najpiękniejszych osiedli w Polsce. A ja jeszcze pamiętam czasy, jak się te budynki tu wszystkie powstawały, a tu, gdzie jesteśmy, tu było przez 10 lat, albo może więcej, same tylko te fundamenty stałe. To potem, to NRD-owskie podobnież ten, te wszystkie budynki powstały z NRD-owskich elementów. A co takiego w pańskim zdaniem jest w tym osiedlu, że ono jest najpiękniejsze? Położenie na tej górce. Ja go nie mogę poznać, jak jestem poza moim osiedlem, to ja nie mogę poznać, że to jest moje osiedle. Tak się zmienia z każdej strony. No, jak tutaj kiedyś jeszcze budowali, to wspomnę, tu Gierek przyjechał zjeżdżać, pierwszy sekretarz partii, prawda? No to wszystko było ogrodzone kolorowymi płotami, jak żeby nie było widać tego błota, bośmy tu grzęźli, nie było chodników. I tu w tej glinie to topił się. A jak Gierek miał przyjechać, ja się rano wstaję, patrzę, chodniki są gotowe przy moim, następnym budynku. To coś niesamowitego. I te chodniki potem już zostały, czy? Już ich nie ma. To już jest historia. Jeszcze są strzępy chodnika tego najstarszego wzdłuż tych działek. To już jest tak poprzewracane. A tak teraz już są eleganckie chodniki, nowoczesne. No dobrze, ale teraz mówimy o latach 70., a zaczniemy od dawnych czasów, dlatego że pan Henryk jest pisarzem. Pisarzem i jestem kresowiakiem z krwi i kości. No tutaj pan będzie mówił o sobie, ja pokazuję książki, tak, które pan napisał. Tak jest, to z kresu na kresy. To jest moja pierwsza książeczka i wydawało mi się ostatnia książeczka. Nawet piszę, że jak napisałem, jak ją zakończyłem, że teraz mogę z tego świata odchodzić spokojnie, bo napisałem o kresach, które straciliśmy na zawsze. A tam moja rodzina, mój ród przeżył ponad 500 lat. Pan nosi nazwisko Skulski. Tak. Co to jest za nazwisko? Wiem, że jest to nazwisko, które ma swoją historię i też związaną właśnie z kresami, tak? Tak jest. No więc król, jeszcze Kazimierz Wielki, jak ściągał moich praprzodków na tę ziemię, nadawał im szlachectwo. A nadawanie szlachectwa to dopisywali do nazwisk jakichś tam takich ski. Mhm. To nawet książkę miałem, wpadła mi w ręce jakiś bo to ród potockich. To potoccy zbudowali te wszystkie twierdze, pałace, aż po Kijów. Widziałem, ja tak chaotycznie mówię, ale to z emocji. W Kijowie widziałem przepiękny park i pałace potockich są. Tam zrobili za czasów sowieckich szkołę rolniczą. A na tablicy napisali, że to zbudowali ukraiński chłopi z krwiawicą swoją dla jaśnie panów potockich. Ma pan dużo wiedzy na ten temat i teraz niewątpliwie mógłby pan w tym momencie nas tą wiedzą obdzielić podczas tego programu. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić, tak, ponieważ musielibyśmy tutaj przez przynajmniej pół dnia siedzieć i rozmawiać, przynajmniej pół dnia, żeby... No. Bo ile pan ma lat, panie Henryku? No już mam, za miesiąc będzie 81. To jestem z bardzo starym człowiekiem. Przez te 81 lat można sporo zebrać, tak, informacji i część tych informacji... Nie, wie pan co, ja zebierałem te informacje tu w Bielsku dopiero, przez 2 lata. Zacząłem ale też opisuje pan historię swoją własną, prawda? Tak, to własną, ale do dokumentu szlachecki, nadania szlachectwa mojemu rodowi, tu znalazłem, w Bielskiej Książnicy, gdzie znalazłem wykaz 300 familii, na którym nadano szlachectwo.
I znalazłem jeszcze potwierdzenie przez sądy grodzkie w Haliczu i we Lwowie tego szlachectwa. Aż dwa wyroki. I tam to jest ciekawa historia, bo... Ale my się nie będziemy na tej historii skupiać, bo tych historii jest znacznie więcej. Przede wszystkim chcielibyśmy powiedzieć i państwu chcemy powiedzieć, że pan Henryk, mieszkaniec osiedla Złoty Łany w Bielsku-Białej, kiedy pan postanowił zostać pisarzem? O, nigdy. To się stało, ja nie wiem jak. Bo ja miałem być wybitnym artystą śpiewakiem operowym. Byłem na dobrej drodze, miałem najlepszych profesorów w Warszawie. I zrezygnowałem, uciekłem. Uciekłem, bo nie mogłem, ja byłem strasznym tremiarzem. Emocje mnie przerastały. Mówiłem, mam się męczyć i przewracać na scenie i fałszować, bo nie, to ten nie można. I zrezygnowałem zostałem nauczycielem wychowania muzycznego. Skończyłem studium nauczycielskie takie dwuletnie w Raciborzu. Ale jakie pytanie było, bo ja mam sklerozę. Teraz będziemy mówić o tym, że jest pan pisarzem, ale aha, jak najbardziej możemy opowiadać o tym, kim pan był wcześniej, bo ta droga do pisarstwa poprowadziła pana, rozumiem, przez bycie nauczycielem muzyki, tak? Czym pan się jeszcze zajmował w ciągu swojego życia? Byłem nauczycielem muzyki, no, byłem nauczycielem przysposobienia wojskowego w technikum ogrodniczym w Bielsku już jak zamieszkałem. I byłem oficerem milicji obywatelskiej, czyli w dzisiejszych czasach jestem zakwalifikowany jako komuch, ale z moimi świadectwami urodzenia i z tego, co ja przyszedłem jako dziecko na tych terenach, to mogą mnie pozazdrościć wszyscy ci premierzy i współcześni prezydenci. Ale jak byłem już tym oficerem, no to byłem. Byłem lojalnym wobec Polski Ludowej, która teraz inaczej się nie nazywa, jak okresem komuchów. Mhm. Nie było komuchów. Ja nie byłem komuchem żadnym. Ile znałem oficerów? W Opolu najpierw pracowałem w komendzie wojewódzkiej. I od powiatowej, poprzez miejską, aż do wojewódzkiej. I tu nie było żadnych komuchów. To, mnie to obraża. Jest pan człowiekiem, który ma 80 lat i który przeżył wiele różnych sytuacji, których nie przeżyli ci, którzy 80 lat nie mają. I rozumiem, że dzieli się pan swoim doświadczeniem życiowym również na łamach książek, które pan napisał. Tak jest. Opinie na temat tej historii możemy poznać. Powiedzmy jeszcze raz o tych książkach. Zaczynamy od książki, którą napisał pierwszą. Pan pierwszą, czyli Z kresów na kresy. Z kresów na kresy. Ja nie wiem, jak się to stało. Miałem dużo czasu. Jestem schorowany już po operacjach serca i tak dalej. I żyję to dzięki tym wybitnym chirurgom z Katowic, którzy mnie operowali. No i zacząłem, mówię, z nudów będę... Zanudzę się na śmierć, prędzej umrę. I kupiłem sobie gruby takie ten brulion. Utworzyli już kawiarnię w Gemini Parku. Siadłem sobie tam w kąciku i zacząłem pisać. Bez planu, chaotycznie. Wpadałem w amok. To było... wszał taki pisarski. Ja zacząłem pisać tak szybko, że potem ja zaczynam czytać, co napisałem i nie mogę sam siebie przeczytać. To były już jakieś bazgroły. I z tego wszystkiego kreśliłem, wyrywałem kartki, zły byłem na siebie. Jak ja tak mogłem nie skorzystać z tego? Teraz żałuję, że ja to zrobiłem, bo to była emocja, to było nadmiar. Ja pisałem na cały gaz. No tak, ale z tego materiału zredagowanego później, rozumiem, w jakiś sposób. No i potem zacząłem, mówię, stop, zacznij pisać pomału, nie? I zacząłem pisać w domu, ale w nocy. Budziłem się o godzinie drugiej, trzeciej, siadałem, świeciły światło, już wolniej, żebym to mógł przeczytać. Może jakieś plan se ułoży. O czym ja mam pisać? No o tym, co przeżyłem w życiu. A przeżyłem takie bogactwa w różnych środowiskach.
Na przykład w Warszawie, jak już zahaczyłem się o zespół pieśni i tańca, z Kulimów powstało 12 tysięcy ludzi z całej Polski zdawało egzaminy. I ja tam przebrnąłem. To było dla mnie świadectwo, że ja coś mam. A mam, miałem piękny głos. Wszyscy mieliśmy piękne głosy. Po mamie. A mama po kimś tam, po jakichś dziadkach. A mama mojej mamy to była Rusinka, jak się ukazuje, z Karpat Wschodnich. Kogut się nazywała, a to jest ukraińskie nazwisko, bo po ukraińsku kogut to jest kogut, jeszcze z akcentem na ostatnią. A Ukraińcy, wiadomo, tam ci górale, to wszyscy są utalentowani do śpiewania, do tańczenia. I widocznie po mojej mamie mam. Oto była analfabetka. No, jak ja zacząłem studiować ten okres, to w każdej wsi była szkoła jednoklasowa z jednym nauczycielem. Co za rok mogły się te dzieci nauczyć? No, kulfoniki jakieś i list. Listy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem zdrowy, czy zdrowa, którego zdrowia i wam życzę. I wtedy wymienia, co się w gospodarstwie zdziało, kto umarł, kto i tak dalej. Takie listy dostawałem od moich stryjków. I znowu teraz panu przerwę. Znowu jesteśmy w tych kresach. Pan w tej chwili dzieli się ze mną informacjami, których widzę, że które się z pana, że tak powiem, wylewają. One są do przeczytania w pańskiej książce. Tak. Rozumiem, że pan to wszystko tutaj opisał, streścił, przemyślał i to tutaj jest do znalezienia, tak? Tak, w tej książce. Z kresów i to na są, kresy. I to są kresy, nie te takie sienkiewiczowskie. Nie, to nie są Zagłoby, to nie są waleczni, prawda, rycerze. To byli tam, moi przodkowie tam walczyli. Szabelki im dał do ręki i ziemię. Przeważnie lasy, które musieli wykarczować i usiedlać się tam. I te skomorochy moje stare, tam moja wieś w powiecie rohatyńskim, w województwie stanisławowskim, to tak powstały. To mi się to wszystko zgadza. Skomorochy stare, poczta pod Szumlańce, powiat Rohatyn, województwo, tak? Stanisławów, Lwów, Bytom, Olszyna, Lubańska, Lubań Śląski, Kowary, Skolimów, Warszawa, Racibórz, Malbork, Opolek, Gdańsk i Bielsko-Biała. To jest droga historia z kresów na kresy. W tym maleńkim zdaniu. Cała moja historia, moja osobista. Ale to... I to jest pierwsza książka, którą pan napisał. Z kresów na kresy. Tak. I teraz tak, i to miała być dalej. Ostatnia książka. Miała i pierwsza. Być ostatnia, ale potem zabiera się pan za pisanie dalej i pisze pan książkę Sercem Pisane. Serce Pisane. To jest książka, która jest o czym? No, to już jest... To już jest... Z kresami skończyłem, prawda? To jeszcze dodam, że tu obrazili się moje bracia, dwaj młodsi na mnie, że ja nie pisałem o kresach pięknych i pięknie. A ja napisałem o kresach właśnie tych szlachty zburzałej. Do takiego stopnia, że myśmy na busakach chodzili większość roku. Przy dynówki żeśmy cierpieli. Co to była za szlachta? Nic. Ale było zdjęcie. W 1939 roku mój ojciec siedzi jako Związek Szlachty Zagrodowej koło księdza, bo on był najwięcej wykształconym. Bo gdzieś tutaj w Krakowie był u zakonników. Super go wykształcili. Tam. Ojca pana. Ojca. A ta jest, jak mnie, tu napisałem, że mogę już umierać. Nie umieram, żyję dalej. No to muszę pisać, bo to już był przymus. Nie było nocy, żebym ja nie siadł na 2-3 godziny i nie pisał. No to o czym będę pisał? Dalszy ciąg tego. Tu skończyłem na pracy w MO w Bielsku Białej i na pracy w ogrodniku. A ponieważ już byłem muzykiem dość zaawansowanym, znałem się na śpiewie, znałem się na orkiestrach, bo to wszystko. I tam założyłem zespół pieśni i tańca pod nazwą Ogrodnik. Tutaj w Bielsku. Tak, to był na bardzo wysokim poziomie, bo ja jak przeegzaminowałem 1000 młodzieży, bo tyle było w jednym roku. Wyciągnąłem perełki, uzdolnienia i z nich zrobiłem zespół pieśni tańca. Zresztą pani zastępca dyrektora, nie pamiętam nazwiska, teraz jej bardzo przepraszam, prowadziła już balet. No to ja tylko zrobiłem dobrą orkiestrę, dobry chór i solistów. Dawałem tu koncerty. Mnie tu znali w tym czasie. Ja byłem
gwiazdą. Część z tych historii znajdziemy w książce Sercem Pisane, tak, pana Henryka Skulskiego. Tu już na dalsze. Tu jest dalej, tu jest też taka współczesność trochę, tak? Ma pan, wyraża pan swoje opinie również, tak? Tak, to więc to już nie... ja jestem centrum tego, bo to, co przeżyłem, no ale wokół mnie się coś działo, prawda? No to tu już poruszam i sprawy społeczne, i polityczne, i religijne, prawda? I tę walkę tam na tych szczytach, tą nienawiść jakoś wśród Polaków szerzy, że jeden drugiego by zadusił, a to tylko przed kamerą, tak? A jak się kamera przestała kręcić, to szli na wódkę i na dziwkę, za przeproszeniem za słowo, razem. To tak jest. I teraz powstaje następna książka, która ma tytuł Bez znieczulenia. Bez znieczulenia. To jest, tak. Co? To jest dalszy ciąg jakby Sercem Pisane, można powiedzieć. To też współczesność, tutaj, tak? Tak, jakbym jako pod tytuł bym dał tu Sercem Pisane jako moja spowiedź. Taka do krwi. Moja spowiedź, prawda? Na wszystkie tematy, wszystkie zagadnienia, a zwłaszcza między relacjami mążona. Staruszków dwóch już. A tu jest bez znieczulenia. To wyszło z pierwszej książki, że moje bracia się na mnie obrazili, prawda, że ja nie jestem Sienkiewiczem. Na poważnie się obrazili? Czy... Na poważnie. Odesłali mnie tą książkę za 3 dni z powrotem. I podpisali. Tam ja gdzieś tu przytoczyłem ich list. I podpisali się, bo ten jeden jest wybitnym operowym śpiewakiem, Florek. To jest sława. To jest, on rozsławił polską operę w całej Europie. Żydzi, jak go zobaczyli w Nabucco, śpiewał w Niemczech, i weszli do niego za kulisy i namawiali go, żeby on do Tel Awiwu przeniósł się, bo on jest Żydem. Bo tam w tej operze jest, on ucharakteryzowany jest na Żyda, prawda? I to jest taka historia trochę o żydowskim narodzie. To, jak mówię, żyję, no to trzeba coś pisać, a ja muszę pisać. Ja piszę dalej. Czyli w drugiej książce pan robi spowiedź. Trzecia książka, to Bez jest, znieczulenia. To jest Bez znieczulenia, właśnie oni mi, to ten ich bunt do mnie, że ja zhańbiłem nazwisko Skulskich. Ja zhańbiłem, wyciągnąłem na wierzch. To nazwisko Skulski, jeden ze Skulskich, był pierwszym premierem rządu, który po odzyskaniu niepodległości. No. To bym dał pod tytuł Bez znieczulenia, bez rozgrzeszenia. Bo ja poruszam takie tematy ostre, społeczne i rodzinne i we wszystkich dziedzinach. Potrzebuję rozgrzeszenia, żeby mnie ktoś przez to nie nazwał, że ja jestem jakimś wywrotowcem i mam jakieś perwersje polityczne czy moralne. I tu, jak będę drukował dalej, to będzie właśnie takie, że bez znieczulenia, czyli ja nie umijam ostrych tematów, tak, nawet w rodzinie, tych relacji. Panie Henryku, książki pan napisał, wydał je pan na własny koszt, rozumiem, tak? Czy jakoś... Tak, to jest, one są niewydane, bo jak jest przez wydawnictwo. Ja tu próbowałem, tu w Bielsku nie ma, tam jest przy kościele tym wydawnictwo ewangelickim. No ale ja tutaj dość ostro wszedłem w sprawie religijności Polaków. Przecież moja... Niekoniecznie wydawnictwo będzie takie chętne do wydawania tych książek. Otóż to, jak mi zaśpiewali, najpierw 500 sztuk. Ja nie miałem pojęcia, jakie to koszty będą, nie? Czy ja podołam, ale zapuściłem sondę do tej pani, która ze mną rozmawiała. Mówi, w Mikuszowicach Śląskich jest były ośrodek wypoczynkowy komendy wojewódzkiej milicji, najpierw katowickiej, potem bielskiej. Wie panie, co się tam stało? Nie wiem, czy to pan puści. Ja idę na spacer, czytam własność kurii biskupiej. I im to nie przeszkadza, że to według ich nomenklatury komuchy mieszkali, nie? Wypoczywali. I to wszystko własnymi rękoma robili to. Milicjanci byli. Tam jest tylko willa została
po kapitaliści, bo to sami kapitaliści byli, nie? W Bielsku. Żydzi, Niemcy, Austriacy, Czesi. I ta willa została odnowiona, wyposażona z pieniędzy bardzo pana prezydenta, przepraszam, jak to bym słyszał, bo ja go bardzo szanuję, ja to piszę tu, to podkreślam, to jest mój prezydent, bo to jest dobry gospodarz. Mówimy o prezydencie Bielska-Białej. Tak, to jest dobry gospodarz, ale on to sfinansował. To z jakich pieniędzy? Ze społecznych. No tak, ale zaczęliśmy od wydania pańskiej książki, czyli na razie pan jej nie wydał, tylko to są egzemplarze takie jakby kilka sztuk, tak? Na takie kilkanaście, czyli na te, tu mam niektórych po 40 wydrukowałem i chowam po kątach w domu. Czy chciałby pan te książki sprzedawać? Bo żona moja mówiła, że to spali kiedyś to wszystko. Żona chciałaby spalić, tak? Tak, spalę. A dobrze, to może z innej strony. Takie mam do pana pytanie. Jak to jest, bo ma pan 80 lat. Powiedzmy, że zaczął pan pisać, nie wiem, 10 lat temu? Nie, nie. 8? Dwa lata. Ja dwa lata pisałem, to było oczywiście w tych sparkałach. Bo ludzie się zastanawiają czasami w wieku 20... Ludzie się zastanawiają czasami w wieku 25-28 lat, tak, że nie, to już za późno zabierać się za balet, albo tak, za późno biegać, bo to już... A pan w wieku 80 lat prawie zaczyna pisać. 78. Dokładnie. To proszę nam powiedzieć, co to jest za stan umysłu? Może się, niech pan się podzieli, bo może tutaj jest wielu 78-latków, którzy tak się zastanawiają i chodzą, drapią się w głowę, że a może by to, a może by tam. To można? Ja dzisiaj już pisałem w głowie książkę następną, wie pan, od trzecich tutaj zastanawiałem się, jak ja z panem będę rozmawiał, prawda, tu przed kamerą. I zaraz, już mam zacięcia umysłowe. Jak zacząłem, o czym on pan pytanie ja powtórzyć? Pytam, żeby pan nam powiedział, jak to jest właśnie, zacząć właśnie nagle w wieku 78 lat tworzyć nowy rozdział życia. Właśnie, to jest... Ja sobie dzisiaj odpowiedziałem w nocy na to pytanie. Zadałem sobie to pytanie. Jak byłem młody, we mnie się kumulowały marzenia. Marzenia zostać wybitnym śpiewakiem operowym i miałem ku temu wszelkie dane. Bo miałem najlepszych profesorów warszawskich. Bili się o mnie. Dosłownie na egzaminie się bili. 32 osoby było, mnie przyjęli. A pan na pewno z Kresów. Ja mówię tak, bo tam się rodzą głosy. Super. No brat mnie, bo ja mówię, brat Florek mnie zemścił się na mnie, bo został wybitnym śpiewakiem, z czego jestem bardzo dumny. I we mnie się kumulowały takie marzenia. Ja szedłem dobrą drogę, byłem już na dobrej drodze, ale sam zrezygnowałem z tego. Na skutek właśnie mojej takiej wybuchowej emocji. Ja miałem sny, proszę pana, ja, jak byłem w tym zespole na początku, ja miałem sny. Ja tworzyłem w snach operę całą z uwerturą, ze solistami, z chórem, z baletem. Jakbym to bym mógł zanotować w jakiś sposób, nie? To by była genialna sprawa. I to się we mnie kumulowało, że ja chciałem kimś zostać, nie? Artystą, no nazwijmy, bo to te... Kto... I w wieku 78 lat postanowił pan zostać pisarzem. Nie postanowiłem. Samo wyszło. Co przyszło, nie wiem skąd, z nieba, nie wiem, to natchnienie jest. I ta kumulacja we mnie została z lat młodzieńczych, że ja się nie sprawdziłem, nie zostałem tym, kim marzyłem być. No może dlatego, że dzisiaj już jestem schorowanym człowiekiem i pisanie nie wymaga wysiłku fizycznego, tylko umysłowego, to dlatego zacząłem pisać. Panie Henryku, być może pańskie książki, szczególnie ta, powiedzmy, dotycząca Kresów, zainteresuje naszych widzów, którzy jakąś własną swoją historię z Kresami mają związaną, bo przecież takich ludzi jest wielu, prawda? I w Bielsku jest dużo. I w Bielsku jest sporo, bo czy przyjechali tutaj z Kresów, czy przyjechali z Polski, tej zachodniej, powiedzmy, prawda? Z tych Kresów zachodnich są tutaj. Więc na pewno chętnie zapoznają się z tą wiedzą. Pisze pan również o tej naszej rzeczywistości bielskiej, tutaj też, rozumiem. Też. Więc mieszkańcy Bielska też jakiś pański pogląd poznają w związku z tym, tak, prawda? Tak. Czy liczy się pan z tym, czy liczy się pan z krytyką? Bo teraz, jeżeli pan wystawił się na widok publiczny, a w tym momencie wystawił się pan tak, oczywiście, na widok oczywiście, publiczny, ten program zobaczy 200 tysięcy osób. Tak.
To cieszę to się. Na pewno będą mieli różne opinie. To niech będzie tylko 5%, 10 przeczyta, będę szczęśliwym. No, bo to jest wielka niewiadoma, prawda? Ale wiem, że mnie akceptują. Bo sprezentowałem dużo książek. Za darmo. I prezydentowi miasta wręczyłem tą książkę. Wie pan dlaczego? Bo usłyszałem, że on ma korzenie kresowe. Ale się przebojem do niego dostałem. Poszedłem do sekretarki, mówi, że chce się dostać do prezydenta. W jakiej sprawie? Wreszcie napisałem książkę, chcę mu wręczyć. Ona na mnie patrzy, zaczyna się pod śmiechem, jakiś facet, idiota, jakoś tam coś namalował. I ja mówię, niech mu panie powie, że ja byłem jedynym facetem, który króciutkie przemówienie wygłosił, jak on mnie wręczał dyplom i medal za pożycie długowieczne, małżeńskie. I niech mu panie powie, że ja mam 80 lat i nie mam czasu, bo mogę już jutro umrzeć, a ja mu chcę tą książkę wręczyć. I dostaję telefon, za 3 dni już przyjął mi prezydent. Jak mu zadałem, tutaj przeczytał, a jeszcze napisałem mu autograf pierwszemu obywatelowi miasta Bielska-Biały, prawda? Jak on mi powiedział, jak zapytałem go się, bo na stojąco, bo tam już dwóch w drzwiach czekało następny, on nie miał czasu. Czy ma to prawda, że ma kresowe pochodzenie? Tak. A gdzie się pan urodził? W Stanisławowie, niech pan czyta. Stanisławowo to jest moje województwo, miasto wojewódzkie. Ja mówię, taki młody człowiek urodził się jeszcze na tych kresach? No się, niedawno się dowiedziałem, że on jest urodzony w 40 roku, a zatem jeszcze tam był. Tam się mógł urodzić. Ale to ile jest ode mnie młodszy? No najmniej 10 lat albo 15, albo może 20. I stąd tak ten... Tak, to... Panie Henryku, gdzie te książki w takim razie, skoro o nich mówimy? Pan, mieszkaniec osiedla Złoty Łany, gdzie te książki pan może dać? Gdzie, w ten sensie, ja gdzie już... one będą czekać? W jakiej księgarni? W jakim miejscu? Jeśli ktoś by chciał rzeczywiście te książki... Te książki są zastrzeżone przez moją ukochaną żonę, którą kocham. Teraz mówię do niej, że ją kocham, żeby wreszcie zmiękła. Ona się na to nie godzi, nie? Na razie nie, na razie znaczy, nie. Bo ona wyszukuje takich miejsc, nie przeczytała je w całości na pewno, żeby mnie udowodnić, że jestem lotrem wobec niej, bo poruszam takie sprawy małżeńskie. To musi być ostre, to musi być autentyczne, bo czytelnik się zaraz kapnie, czy to jest prawdziwe, czy to jest fałszywe. Także tą książkę dałem, 4 tylko egzemplarze, tak na próbę, jest w księgarni naprzeciwko prezydenta. Tam jest taka fajna księgarnia. Naprzeciwko hotelu prezydenta. Tak, ta księgarenka tam jest. Tak, taka jest. I ta książka jest na wystawie cały czas. A dałem mu tylko 4 egzemplarze i potem się dowiaduję, że tylko poszedł 1 egzemplarz. No to mnie strasznie zasmuciło. No. Patrzę się, a u niego taki potężny stół jest i tam na pierwszym miejscu są książki napisane przez żony byłych prezydentów, przez żony byłych znanych aktorów. Teraz jest taka moda. Takie stosy, ale one nie wychodzą ze studiów telewizyjnych, one są znane. A ja? Kto mnie zna? Pan mnie też nie znał, prawda? Mnie nikt tu nie zna. Ale są moi wychowankowie, proszę pana. Jak ja pracowałem w ogrodniku przez 8 lat, a tam było około 1000 uczniów rocznie, to oni już mają około między 30 a 40 lat. To są dorośli ludzie. Oni mnie rozpoznają, bo to o nich tutaj jest. Tu jest o nich też dużo napisane. Bo to jest ważny kawałek mojego życiorysu. Czyli... W tym momencie dostępna jest książka Z kresów na kresy, napisana przez pana Henryka Skórskiego, który z kresów przybył do Bielska-Białej w ciągu swojego 80-letniego życia. W międzyczasie był muzykiem, milicjantem, nauczycielem przysposobienia obronnego i jeszcze pewnie 1000 innych rzeczy różnych robił, o których tutaj się możemy dowiedzieć. Ta książka jest do kupienia. To do moich kresów jako się zwracam. To jest książka, która też opowiada historię kresów.
Natomiast te książki na razie są zastrzeżone. Zastrzeżone i ja żonie dałem słowo, że jej nie będę publikował, aczkolwiek liczę na to, że ona zmięknie, wreszcie zrozumie, że to nie jest przeciwko niej. To jest o niej i o mnie i o nas, mojej rodzinie. Ona, jak mi się uda zaistnieć, to ona może przejść do historii ze mną razem przez tę książkę, prawda? A w studio regionalnej TV gościliśmy pana Henryka Skórskiego, mieszkańca osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej, pisarza od 2 lat. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Jest pan bardzo miłym człowiekiem. Liczę na to, że miło przyjmę tą audycję nasi słuchacze, widzowie, telewizowie. Do widzenia. Dziękuję.